tvpodkarpacie.pl. W Centrum Sportowo-Dydaktycznym PWSZ w Sanoku odbył się finał wojewódzki gimnazjady w unihokeju chłopców. Do rywalizacji przystąpiło 9 zespołów, choć nie ukrywano, że zdecydowanymi faworytami byli reprezentanci Sanoka. Przebieg gier potwierdził przedturniejowe analizy. Do finału pewnie awansowało gimnazjum numer 1 i gimnazjum numer 3. Obok gospodarzy w decydującej fazie wystąpili zawodnicy ze Stobiernej i Starej Wsi. Tę ostatnią drużynę najpierw podejmowała trójka, wygrywając ostatecznie 4-1. Bardzo trudny mecz, ponieważ przeciwnik nam jako pierwszy zdążył strzelić bramkę, musieliśmy gonić wynik, ale dzięki naszemu dobremu zawodnikowi Maćkowi Witanowi udało się dogonić przeciwnika i wyjść na prowadzenie. W drugiej połowie trener nas motywował i mogliśmy spokojnie prowadzić mecz i wynik. Uśmiechy teraz, ale w ciągu meczu bardzo wymagający przeciwnik, ciężko się z nim grało, pierwsze wygrywali. W połowie meczu, jak mój wcześniej przedstawiony kolega Piotr Gomułka powiedział, że trener dobrze nas zmotywował i dzięki temu myślę, że wygraliśmy. Moja drużyna lubi, jak ja się denerwuję, lubi mi sprawiać mi takie niespodzianki. Bardzo im serdecznie za to dziękuję. Mam nadzieję, że kolejne dwa mecze już będą bez niespodzianek, bez nerwów. Ja powiem tak, z tą drużyną spotkaliśmy się w półfinale wojewódzkim. Wynik był podobny, no jest to drużyna bardzo waleczna. Fajna drużyna, może troszkę na plecach słabiej grająca, natomiast w kontratakach są bardzo, bardzo groźni. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy faworytami nasze dwa gimnazja. Cieszymy się, że gramy na miejscu w Sanoku, w pięknej hali nowej. Tak na przestrzeni lat wstecz jest to chyba najpiękniejsza hala, którą teraz odwiedzamy. Gramy dzisiaj w sumie mecze wszystkie z dobrymi drużynami, drużynami, które się dostały do finału wojewódzkiego, są to trudne mecze. Mamy zaufanie, jeżeli chodzi o Szkolny Związek Sportowy, w organizację finałów, półfinałów wojewódzkich właśnie w Sanoku. Do tej pory organizowaliśmy finały w Zagórzu. Dzięki tej pięknej hali, która jest nowym nabytkiem w Sanoku, jest w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, możemy rozegrać ten turniej tutaj. No, hala jest piękna, trybuny, dzięki temu mogli przyjść kibice, którzy kibicowali zarówno mojej drużynie, jak i drużynie z gimnazjum numer 1. Chwilę później unihokejowe umiejętności gimnazjum z Podbrzozowa sprawdzili reprezentanci jedynki. Mecz zakończył się wygraną Sanoczan 7-0. Ten mecz zagraliśmy bardzo dobrze, to był bardzo ważny mecz, bo to mecze już finałowe. Wygraliśmy mecz 7-0, bardzo dobra forma strzelecka Konrada. W obronie zagraliśmy bardzo dobrze, nie straciliśmy żadnej bramki, co było bardzo ważne. Zwycięstwa ze Stobierną sprawiły, że o triumfie w zawodach miał zadecydować bezpośredni pojedynek obu sanockich szkół. Siły są mniej więcej wyrównane, często gramy ze sobą na zawodach, więc ostatnio jak graliśmy w tym roku na naszych tych wstępnych zawodach, to wygrywaliśmy jedną bramką z gimnazjum 3, aczkolwiek jest taka sytuacja, że zależy od szczęścia, dyspozycji danego momentu. Dwa zespoły mają podobną klasę, podobne warunki, podobne umiejętności techniczne i taktyczne. Mecz zakończył się remisem 1-1. Dzięki lepszemu bilansowi bramek zwycięstwo odniosło gimnazjum numer 1. Druga pozycja dla trójki. Awans do Mistrzostw Polski automatycznie wywalczył mistrz Podkarpacia, ale niewykluczone, że w Elblągu pojawią się obie sanockie ekipy. Trzecie miejsce w turnieju zdobyło gimnazjum ze Starej Wsi. Radości i frajdy z gry w profesjonalnym, efektownym obiekcie sanockiej PWSZ nie kryli wszyscy uczestnicy turnieju. Hala jest bardzo świetna, jest przyjazna obsługa, możemy w każdy poniedziałek z niej korzystać w sanockiej lidze unihokeja. Bardzo fajny obiekt, jest też wszystko dobrze zrobione. Wszystko jest super przygotowane do rozgrywek. Tak samo cała organizacja, wszystko fajnie zrobione. Bardzo ładna hala, bardzo mi się podoba wykończenie tej hali. To chyba pierwsza hala w Sanoku, która tak naprawdę może zasłużyć na słowa pochwały. Grają w niej siatkarze, też bardzo często chodzi na nich mecze. Podoba mi się hala. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować władzom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku imienia Jana Grodka za udostępnienie sali na ten piękny finał wojewódzki gimnazjady. Bardzo macie naprawdę cudowny obiekt. Fajnie, że potraficie się nim dzielić. Bardzo, bardzo dziękujemy, że mogliśmy rozegrać tutaj swój turniej. tvpodkarpacie.pl